jesteśmy na gali Babylon Boxing Show w Legionowie. Krzysztof Głowacki, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. W jakim charakterze dzisiaj na tej gali? Oczywiście kibic, patrzę na boks, uwielbiam boks, także teraz tylko przyszło kibicować. Mieliśmy przez chwileczką walkę Macieja Smokowskiego z Piotrem Więcławskim. Powiedz, kogo tutaj typowałeś na zwycięzcę tego pojedynku? Ja akurat chłopaków nie znałem, także pierwszy raz widziałem, także no popatrzyłem z miłą chęcią na boks. Jaka jest sytuacja polskiego boksu na chwilę obecną, bo mam wrażenie, że sporty walki w Polsce są na bardzo wysokim poziomie w Europie, natomiast to meritum to jest takie MMA, że to MMA troszeczkę wyparło ten boks, jaką ty masz opinię na ten temat? No tak, ale nie zapominajmy, że mamy teraz już mistrza świata Łukasza Różańskiego w wadze Bridger, mamy mistrza Europy Michała Cieślaka, mamy mistrzynię Europy Laurę Grzyb, także fajnie, no gdzieś tam ten boks powoli się dźwiga, także mam nadzieję, że się dźwignie i że będziemy mieli kolejnych mistrzów. Niedługo walczy Mateusz Masternak o mistrzostwo świata, także trzymamy kciuki, może akurat. Myślę, że ten boks pomimo wszystko w Polsce się obroni, bo to jest naprawdę piękny olimpijski sport, tym bardziej, że na przełomie sierpnia i września mieliśmy walkę Usyk kontra Dibuła. Powiedz, czy byłeś, oglądałeś, śledziłeś? Tak, oczywiście, że oglądałem, także no cóż, mogę powiedzieć, kibicuję Usykowi, fajną walkę zrobił. No i teraz czas na Fury'ego, to będzie mega kozacka walka, także tu będzie szacunek. Wybierasz się do Arabii Saudyjskiej na ten pojedynek? Tak, nie, ja też mam przygotowania swoje, także raczej nie, chociaż zobaczymy, nie, nigdy nie można powiedzieć nie. Rozmawialiśmy z tego, co dobrze pamiętam, na gali Koloseum. No to, co tam zrobiłeś, myślę, że nie pomylę się dużo, jak powiem, mistrzostwo świata. Nominacja do nokautu roku, nokaut roku, no coś pięknego. No tak, coś pięknego, także fajnie, że wyszło, że się udało, bo to jednak na treningu to jest jedno robić, a w walce zrobić to jest drugie. Także, ale udało się. Ktoś następny na celowniku? Nie. Kogo włodarze dadzą, to będzie walka i tyle. Rozumiem, że zostaje Federacja KSW. Jak najbardziej, tylko KSW, mam kontrakt podpisany, także przez 4 lata najbliższe, tylko KSW, nic więcej. Z KSW mi się nasuwa takie jedno dość znane nazwisko pięściarskie, Artur Szpilka. Nie ta waga, ja 93 kilo, poza tym Artur to bardzo się przyjaźnimy, mieszkamy na jednym osiedlu, nie ma takiej możliwości, żeby z nim zawalczyć. Tak, wspólne sparingi rozumiem, że robicie. Tak, jak najbardziej, trenujemy razem, także tylko tyle. Jak w ogóle forma, samopoczucie? Czy cały czas w tym sztosie treningowym od gali Koloseum, czy jakieś delikatne wolne było? No bo wiadomo, były wakacje, było ciepło, lato praktycznie do końca września. Nie no, w moim wieku to tak się nie da cały czas być w formie. Musiał być odpoczynek, także trzeba było poświęcić troszeczkę czasu na regenerację organizmu. I teraz już zasuwamy, łapiemy formę. To kiedy tak terminowo chciałbyś zawalczyć? Nie mówię tutaj, bo wiadomo, że federacja ustala pewne szczegóły, ale jakiś taki termin, który by na ciebie był najbardziej dogodny? Dlatego no, to nie ode mnie właśnie zależy, to wszystko federacja ustala. Ja tylko się dopasowuję, nie wiem, myślę początek przyszłego roku. Czyli pewnie gdzieś styczeń, luty. Jak najbardziej, styczeń, luty, także to by była najlepsza data, także no, tego się trzymam. Już może kibiców polskich, czy bardziej zagranicznych? Nie, oczywiście, że polskich kibiców są najlepsi zawsze, także gdziekolwiek by nie byli, zawsze najlepiej kibicują. Z tego, co KSW już ogłosiło oficjalnie na swoich social mediach, gala lutowa KSW odbędzie się w Liberzu w Czechach. Tak, ale nie wiem kiedy zawalczę, nie wiem gdzie zawalczę, także jeszcze nie mogę nic powiedzieć. Na przestrzeni ostatnich tygodni niespodziewany powrót Tomka Adamka, co prawda nie do sportu zawodowego, ale do Federacji Flikowej. Jak ty na to patrzysz jako zawodowy pięściarz? Jak ja mam patrzeć, to Tomka decyzja i tylko Tomek wie co robi, także to jest jego sprawa i tyle. A co mogę się wypowiadać? Ja się nic nie będę wypowiadał. Dobry taki pomysł na zakończenie kariery właśnie w środowisku szeroko pojętych freak fightów, a nie na przykład na knockout boxing? Słuchaj, są różne gusta, także weź, no ja też przeszedłem do MMA, tylko że ja do KSW. Także no co mogę powiedzieć? No to jest Tomka decyzja, tylko i wyłącznie. Dużo się mówiło o potencjalnym starciu Mameda Khalidowa z Tomkiem Adamkiem i gdzie ono miałoby być. Włodarze KSW też na ten temat, podejrzewam, że głos zabierali. Jeszcze nic nie wiadomo, ale jakby do takiego starcia doszło w formule bokserskiej, to rozumiem, że murem za Tomkiem. I to by była najlepsza opcja dla Tomka, jeśli chodzi o walki, tak?
Ale no co, no poszedł do frików, no to będzie we frikach, no i tyle, no. Mógł przyjść do KSW, by zawalczył sobie z Mamedem w walce bokserskiej, tym bardziej, to by było coś fajnego naprawdę i z miłą chęcią sam bym to obejrzał. A jak wy jako sportowcy na to patrzycie, że taki freakfighter wchodzi sobie i za minutę walki dostaje 100 tysięcy złotych? Jakie są głosy w środowisku sportowym? No co, nie mi to oceniać, no kurde, ja patrzę tylko i wyłącznie na siebie i tyle, no. Dobra, to może nie będę zatrzymywał, bo tutaj kibice czekają, także dziękuję Ci, Krzysztof, za wywiad. Wszystko. Mam nadzieję, że do zobaczenia na KSW. Tak jest, do zobaczenia na KSW, wszystkiego dobrego, pozdrawiam. Dziękuję bardzo.